2 milionów złotych będzie przeznaczone na dotacje do zarządu, do sejmiku wojewódzkiego. To na te osiedlowe drogi, te, o których była mowa, czy było pytanie w konsultacji, pewnie niewiele zostanie. Niewiele się z tego zrobi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski. Myślę, że tutaj w tymże projekcie uchwały jest taki punkt, który mówi o zawarciu porozumienia między prezydentem miasta Piły a samorządem wielkopolskim. To może nastąpić po uszczegółowieniu naszych możliwości, takie mam wrażenie, bo tak to było na komisji przekazane, i ewentualnych możliwości samorządu wojewódzkiego. Stąd też powiedzmy, czy to będzie jedno zadanie, bo tak to było zaprezentowane na komisji, czy łącznie wszystkie trzy, to nie jest jeszcze sprawa rozstrzygnięta. Ona będzie też uzależniona od możliwości finansowych. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Krzysztof Szewc. Bardzo proszę. Otóż pozwolicie państwo, że spróbuję odpowiedzieć na państwa wątpliwości, chociaż mam nieodparte wrażenie, że państwo nie do końca zapoznali się z projektem o konsultacjach dotyczących naszych dróg i budowy chodników na osiedlach. Proszę państwa, w tym zarządzeniu było to jasno powiedziane, że spośród 4 zaproponowanych na terenie dróg wojewódzkich mają być zrealizowane 2 zadania, a tak jak państwo doskonale wiecie, zadania nie mogą przekroczyć kwoty 150 tysięcy złotych. W związku z tym maksymalna, podkreślam, maksymalna kwota, która może być na to przeznaczona, to jest kwota 300 tysięcy złotych, o ile umiem liczyć, 2 razy 150 tysięcy złotych, a może być mniej, zależy od tego, które zadanie zostało przez naszych mieszkańców wybrane w zakresie dróg wojewódzkich. Pozostała część owych 2 milionów złotych zostaje przeznaczona na budowę dróg osiedlowych, chodników, zależnie od tego, jak nasi mieszkańcy głosowali. I tutaj, jeżeli państwo mieli takie obawy, to myślę, że udało mi się rozwiać je. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Wiele lat już dyskutujemy na ten temat, mówimy o drogach osiedlowych, bo w sumie w Pile jest 5 właścicieli dróg, a więc krajowe, powiatowe, wojewódzkie, osiedlowe i drogi gminne. Czy nie można w końcu doprowadzić do porządku i zrobić tak, że miasto w granicach swojego rejonu odpowiada za wszystkie drogi, oczywiście, żeby dostać na to dofinansowanie, i wtedy o tym będziemy decydować, bo ile to trwa, i proszę państwa, każdy, kto jest w Pile, na jakiej drodze się nie znajduje, to nie wie o tym, że to jest droga powiatowa, że to jest wojewódzka, że to jest krajowa. Przeciętny śmiertelnik tego nie wie. On chce, żeby drogi były zrobione. Jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby te drogi były zrobione, żeby ludzie sobie nóg nie łamali, i trzeba to zrobić. Skorzysta z tego miasto na upiększenie tego miasta i poprawienie warunków mieszkańców, ale no, raz na zawsze powinno się to skończyć, żebyśmy my jako miasto wiemy, że w granicach jesteśmy miasta, jesteśmy odpowiedzialni za te drogi, i te drogi w zależności od sytuacji, jaka występuje, decydujemy, że tu jest większa potrzeba, tu jest mniejsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Cieszę się z wypowiedzi pana prezydenta Szewca, ponieważ ona porządkuje naszą wiedzę na temat tej uchwały. Natomiast no, dalszy wniosek jest taki, jeżeli mamy w projekcie uchwały 4 inwestycje, to wydaje mi się, że byłoby korzystniej, gdybyśmy w treści uchwały wpisali te inwestycje, które w wyniku konsultacji społecznych zostały przez społeczeństwo miasta Piły wybrane w zakresie dróg wojewódzkich, i wówczas wpisalibyśmy w treść uchwały te inwestycje, które są wybrane przez mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalk. Ja jestem jedną z tych osób, członków Komisji Budżetu i Rozwoju, która głosowała za tym projektem bodajże. Natomiast powiem uczciwie, że teraz mam pewne wątpliwości. Moje wątpliwości wynikają z tego, konkretnie z informacji, która została dzisiaj rano opublikowana przez radnego sejmiku województwa, pana Marcina Porzucka, że nie wiem, wczoraj bodajże na sesji chyba, tak, zadał pytanie na sesji sejmiku, i tak naprawdę ani Zarząd Dróg Wojewódzkich, ani Urząd Marszałkowski nie wie nic na temat tego, że chcemy im zrobić taki prezent. I powiem uczciwie, w tym momencie mnie to troszeczkę zaskakuje, bo ile rozumiem, i co roku zresztą podejmujemy taką decyzję o tym, że
i do dróg wojewódzkich dokładamy pieniądze, na utrzymanie tych dróg wojewódzkich. O tyle jednak praktyką jest inwestowanie w nie nasze drogi, które tak jak tu wszyscy podkreślali, nie będę truizmów ponawiał, że tak czy tak nasi mieszkańcy z nich korzystają i tak dalej, to jednak to inwestowanie w nie nasze drogi odbywa się raczej na zasadach pewnych uzgodnień, że no dobrze, my część zainwestujemy, to wy coś tam przyspieszycie i tak dalej, a tu się okazuje, że prawdopodobnie zainwestujemy w nie nasze drogi, o czym właściciel, z czego właściciel się oczywiście wczoraj ucieszył, ale był tym zaskoczony. Więc moje pytanie jest takie, czy w zakresie tych potencjalnych inwestycji w drogach wojewódzkich, kiedy były prowadzone dyskusje czy to z marszałkiem, czy z zarządem dróg wojewódzkich i kiedy ewentualnie, gdyby nie nasza interwencja, te ciągi piesze czy pieszojezdne, pieszo-rowerowe byłyby jak gdyby wyremontowane przez właściciela tej drogi? I czy takie rozmowy były przeprowadzone? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Krzysztof Szewc. Proszę państwa, z Urzędem Marszałkowskim prowadzimy bardzo szerokie rozmowy. One akurat w tym momencie nie dotyczą bezpośrednio Alei Wojska Polskiego, bo generalnie o tym odcinku rozmawiamy. I wiecie państwo równie dobrze, że jest to, nawiązując do tego, o czym mówił pan radny Muchewicz, jest to teren miasta Piły i mieszkańcy zgłaszają konieczność naprawy tychże odcinków. Oczywiście my możemy nie realizować tego typu zadań i poczekać z 5-10 kolejnych lat, może jakieś pieniądze w Urzędzie Wojewódzkim się na to znajdą. Natomiast my dajemy pewien impuls do tego, aby Urząd Wojewódzki zechciał również uczestniczyć w przebudowie tych odcinków dróg, które są najbardziej przez mieszkańców wskazywane jako takie najbardziej zagrożone dla ich bezpieczeństwa. Nie sądzę, aby Urząd Wojewódzki, pan marszałek zechciał wyrazić niezadowolenie z tego powodu, że realizujemy pewne inwestycje, które w sumie należą do nich. Natomiast uważam, że dobra współpraca wymaga tego, abyśmy wzajemnie sobie pewne impulsy wysyłali i to jest właśnie impuls w kierunku Urzędu Marszałkowskiego. Proszę państwa, w nawiązaniu do tego, o czym mówił pan Muchewicz, o tym temacie dyskutuje się już chyba od 20 lat. Jak pan doskonale wie, wymaga to uregulowań na trochę wyższym szczeblu niż Rada Miasta. I w tym momencie podnoszenie tego tematu no budzi takie moje troszeczkę wątpliwości. Panie radny, znamy się bardzo długo i zna pan moje stanowisko i zresztą nasze stanowisko w tym zakresie i uważam, że troszeczkę inny szczebel adresatem powinien być pana uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalk. Znaczy, ja tak nie do końca dostałem odpowiedź na swoje pytanie, bo z tym, co pan prezydent powiedział, się z wszystkim zgadzam. Natomiast to pytanie brzmiało, czy o tych potencjalnych inwestycjach było zapytanie, była rozmowa z Urzędem Marszałkowskim i kiedy ewentualnie samorząd województwa by ma w planach, no bo może za 3, a może za 10 lat, a może w przyszłym roku, no skoro nie było rozmowy, a z informacji, którą podał radny sejmiku województwa, takiej rozmowy nie było, no to może w przyszłym roku jest to planowane i nie ma sensu, żeśmy nasze pieniądze na to wydawali, tylko w ramach tego jakieś inne projekty zrealizowali. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głowski. Nasza intencja pokrywa się z tym, czego oczekują mieszkańcy, to znaczy oczekują, żebyśmy te fragmenty wielokrotnie zgłaszane podczas spotkań ze mną, chociażby na osiedlach, realizowali, ponieważ posiadamy wiedzę dotyczącą tego, co jest w planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich. Te plany na najbliższy czas, ponieważ bardzo dużo inwestycji, przypominam, między innymi ulicę Simirackiego zupełnie niedawno, a trochę wcześniej Powstańców Wielkopolskich, były przeprowadzone na skalę, która w Wielkopolsce prawie się nigdzie nie odbywała, bo nie było tak dużych inwestycji,
bezpośrednio z pieniędzy Urzędu Marszałkowskiego realizowanych. To są duże projekty inne, realizowane z unijnych pieniędzy, te, które prowadzi między innymi Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale w tym przypadku mamy świadomość, jaka jest zasobność kasy marszałka i wiemy, że te fragmenty, o które bardzo często prosiliśmy, realizowane są małymi etapami, takich małych zmian było trochę w ostatnim czasie widać, ale nie osiągniemy nigdy tej skali, którą chcielibyśmy i oczekujemy, że tak się zmieni. W związku z tym to po pierwsze tylko wsparcie dotychczasowych działań, które prowadziliśmy od wielu lat, a po drugie no, argument do negocjacji, bo takich wniosków jak nasze, że chcielibyśmy na przykład współfinansować. Pan marszałek dostaje dziesiątki albo setki i w związku z tym dużo ciekawszą ofertą jest ta, że my już przygotowaliśmy nie tylko pomysł, ale również finansowanie na dwa działania, a będziemy na przykład negocjowali kolejne, ale to w takiej kolejności się musi odbyć, w związku z tym też zarówno ten wniosek, jak i ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosmatka. Czy ja po tych wyjaśnieniach rozumiem jedną rzecz, że my poprzez tą uchwałę i poprzez skorzystanie z środków, które zostały przeznaczone na modernizację tych 2 milionów, biorąc powiedzmy 300 tysięcy, tak powiedział parę minut temu pan prezydent Szewc, chcemy zrealizować określony odcinek od początku do końca za własne pieniądze i przekazać to jako rzecz gotową marszałkowi, nie oczekując zaangażowania finansowego jakiegokolwiek z ich strony, przynajmniej w tej kwestii. Tak to należy odczytywać, myślę, i dobrze to odczytałem, ale przy okazji jeszcze pytanie, bo sądzę, że pan dyrektor Mac pomylił się w informacji, którą adresował do nas, dotyczącej jednej z potencjalnych inwestycji, mianowicie ścieżki rowerowej od ulicy Piłsudskiego do Filipsa. To jak ona ma przebiegać? Bardzo prosimy może najpierw o te wyjaśnienia. No, bardzo proszę, pan dyrektor. Ścieżka rowerowa, pieszo-rowerowa, zgodnie z założeniem przeznaczonym do konsultacji jako zadanie czwarte, jest to ten odcinek po prawej stronie, który istnieje jako ciąg pieszy taki po prostu. Tak, no. Powstańców Wielkopolskich. No. Czyli zapis jest prawidłowy, rozumiem, tak? Prawidłowy zapis. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głoski. Znaczy, na pewno myślimy o tym samym, o drodze, która zaczyna się na Rondzie i kończy się przy Filipsie. To jest no, tak obrazowo mówiąc, a tutaj faktycznie nie ma warunków z naszej strony tego porozumienia, bo po pierwsze mamy świadomość, że na taką skalę nie zrealizuje w tej chwili Zarząd Województwa w żadnej przewidywalnej przyszłości tego, tak jakbyśmy tego oczekiwali, ale wydaje mi się, że podchodząc do tego jako do współpracy, dobrej współpracy samorządów, to taki gest z naszej strony, jestem pewien, zarówno w zarządzie, jak i w Radzie będzie dobrze odebrany i pozwoli znaleźć te dodatkowe środki właśnie na Piłę, a nie na inne miejscowości, które nie pokazują aż tak daleko idącej dobrej współpracy. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria, może jeszcze ad vocem, tak? Bardzo proszę. Nie, to nie ad vocem. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ponieważ przyjęto określoną datę rozstrzygnięcia tej inicjatywy obywatelskiej związanej z konsultacjami i tą wielkością przeznaczoną na inicjatywy obywatelskie, podejmowanie tej uchwały dzisiaj, no choć uznaję za słuszną, uważam za taki lekki falstart. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller.
W sprawie władania poszczególnymi rodzajami dróg na terenie czy w granicach danego miasta słyszę, że 20 lat, bo faktycznie tyle jest, brak rozumu władze mają, słyszę od ludzi, jak może być także w granicach miasta. Tu kolega miał wystąpienie bardzo słuszne, ale proszę Państwa, no kiedy jak nie teraz? I to wcale nie jest moje wystąpienie polityczne. No przecież zdroworozsądkowo podchodząc do sprawy, to wiedzę, wszyscy taką mamy od dawna. Mamy swoich posłów, mamy senatorów z tej ziemi. Wiedzą o problemach nie tylko naszego miasta, ale i podobnych gmin, o problemach w sejmikach, w wielu innych, że to się tam miesza, że często nawet doprowadza do konfliktu. Dlaczego więc, mając większość w Sejmie, mając ministra gospodarki, mając no nie wiem co jeszcze, no wszystkie możliwości, wszystkie instrumenty w ręku i właściwy moment do zrobienia z tym porządku od wiele lat, dlaczego tego się nie robi? No chyba już pewnie niewłaściwie zadaję to pytanie tutaj, ale nie można mówić, że od 20 lat borykamy się, no to zróbmy my, władze miasta, przekazujmy naszym posłom, posłowie niech myślą, jak to zmienić. Od tego oni są. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. To może jeszcze, słuchajcie. Przepraszam bardzo, po kolei jednak, dobrze? To pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, następnie pan radny Zbigniew Kosmatka. Bardzo proszę. Ja myślę, że gdybyśmy chcieli nasz kraj naprawiać z tej pozycji, to byśmy mogli bardzo dużo problemów zgłaszać, tylko boję się, że one gdzieś by tam się w przestrzeni kosmicznej rozminęły. Problem dróg jest doskonale znany od wielu lat, ale jak ktoś nie wie, o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Utrzymanie dróg w chwili obecnej to jest jeden z największych problemów w naszym kraju, szczególnie w dobie, w którym realizujemy tak ogromną ilość autostrad, dróg ekspresowych, stąd też jeśli coś się realizuje, to zawsze kosztem czegoś. Przecież nieprzypadkowa ostatnia sytuacja, kiedy wręcz sięgnięto po jeden z zasobów państwowych, jakim są pieniądze Lasów Państwowych na kontynuację programu schetynówek. Po prostu dostrzega się pewien problem na dole, że nie tylko autostrady, ale również wiele innych dróg. Stąd też dzisiaj z tego miejsca pewno tej sprawy nie rozwiążemy. Ja myślę, że tutaj pan prezydent dobrze pomyślał, żeby wysłać impuls do władz marszałkowskich w tematach, co do których nie jesteśmy tak na dobrą sprawę osobą, organem samorządowym, który nic z łaski władz samorządowych nie skorzystał w ostatnim czasie. To, co zrobiono na ulicy Siemiradzkiego, na Alei Powstańców, czy na ulicy Siemiradzkiego, to przecież trzeba gołym okiem dostrzec. Nam chodzi o to, żeby to kontynuować i być może ta współpraca zaowocuje kolejnymi przedsięwzięciami. Wykażmy trochę dobrej woli w tej sprawie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kosmatka. Akurat ta ostatnia kwestia, czyli zdanie związane z uchwałą, jaką mamy podjąć, no nie do końca konweniuje z tą resztą, ale to tak na marginesie. Natomiast słusznie zauważył kolega Szutkowski, że jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I ja chciałbym tu, szczególnie tym radnym, którzy zasiadają w tej Radzie kilka kadencji, przypomnieć o tym, że jedyne skuteczne w miarę porozumienie, które zresztą dla samorządu, z którym podpisaliśmy to porozumienie i tak w czasie odbiło się potem czkawką, to porozumienie z powiatem o wspólnych działaniach. A podpisywane one było w czasach, kiedy powiat otrzymywał jeszcze dotację, tak zwaną dotację drogową. Później ta dotacja zniknęła, jak wiele innych, i dzisiaj z własnego budżetu ten powiat musi szukać pieniędzy na realizację takiego porozumienia. Natomiast co do sięgnięcia po dotacje na utrzymanie dróg wojewódzkich, a szczególnie krajowych,
ani wówczas, ani dzisiaj na dobrą sprawę nie ma mowy. I ja radziłbym przypomnieć sobie sytuację, jaka miała miejsce w naszym województwie, w odległości gdzieś około 100 kilometrów od nas na początku zimy, gdzieś listopad, grudzień, gdzie dyrekcja krajowa w związku z wybudowaniem nowego odcinka przekazała prawem nie kaduka, bo to wynikało z zapisów ustawowych, samorządom odcinek, który wcześniej był odcinkiem drogi krajowej, i jaka zrobiła się awantura o to, że zrzucono obowiązek na gminy, ale w ślad za tym nie poszły żadne pieniądze. Także naprawdę zachowajmy proporcje i dystans do pewnych spraw, o których tutaj mówimy. Pan prezydent Piotr Głowski, bardzo proszę. Jeżeli można, to tylko podtrzymanie tego ostatniego głosu, bo faktycznie sytuacja, którą dzisiaj mamy na terenie miasta, z punktu widzenia miasta, może ona nie jest komfortowa, jeżeli chodzi o zarządzanie, bo mamy co najmniej czworo właścicieli, bo to oczywiście budzi mnóstwo kłopotów takich związanych z bieżącym zarządzaniem, ale z tym, myślę, radzimy sobie całkiem nieźle, ale z punktu widzenia finansowania to jest dosyć korzystne, że tych zbierających się na to utrzymanie i budowy i ewentualne remonty mamy kilku. Dokładnie ten przykład zimy pokazał, że gminy pozostawione same sobie z dużymi kilometrami przebiegów, no niestety nie są sobie w stanie poradzić. W związku z tym, no naprawdę każdy taki ruch, nawet gdyby był możliwy, należy go dobrze z naszego punktu widzenia miejskiego przeliczyć i zobaczyć, czy będziemy w stanie tą własność utrzymać potem. Już nie tylko przebudować, bo to oczywiście jest bardzo ważne, ale samo utrzymanie na tych, no tutaj podpowiadają mi wszyscy faktycznie wiadukt, tak? Gdybyśmy mieli wziąć przebudowę tego obiektu, jednej i drugiej nitki na siebie, myślę, że miasto odczułoby to bardzo mocno w postaci zaniku innych inwestycji na osiedlach czy możliwości finansowania rozwoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller, bardzo proszę. Już nie. A przepraszam bardzo, pan przewodniczący Krzysztof Muchiewicz. Ja tutaj do pana prezydenta Szewca. Panie prezydencie, pan powiedział, że nie jest to miejsce, to komu mamy przekazać? My z panem ministrem nie mamy kontaktu. Państwo są władarzami naszego miasta i dalsze rzeczy przekazujecie dalej. My jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to zostało zrobione, bo pan minister sobie nogi tutaj nie złamie, tylko nasi mieszkańcy. Dziękuję. Proszę Państwa, żeby nie już ciągnąć tego wątku, chciałem tak podsumowując niejako stwierdzić, że jesteśmy zbieżni chyba co do tego, że chcielibyśmy, żeby nasze drogi wszystkie były bezpieczne i po nich się jeździło sprawnie. Jednocześnie wiedząc o tym, że za własnością idą pewne obowiązki w utrzymaniu, także w remontowaniu, model, który dzisiaj jest obecnie, próbujemy wykorzystać jak najlepiej dla dobra mieszkańców. Kiedy jest taka okoliczność, to lobbując, można użyć tego słowa, właśnie w województwie, aby to najbliższe naszemu sercu drogi w pierwszej kolejności były remontowalne czy współremontowane niż kolejne. Jeszcze o głos prosił pan przewodniczący Krzysztof Muchiewicz. Przepraszam, Mieczysław Karpiński. Panie prezydencie, ja właściwie nie uzyskałem stanowiska pana, w sprawie pytania, które zgłosiłem do pana prezydenta Szewca. Bo on wyraźnie powiedział, że kwota, którą możemy się spodziewać, szacunkowa, wynikająca z tej uchwały, będzie nie większa niż 300 tysięcy złotych, czyli dwa razy 150 tysięcy złotych na inwestycje wynikające z konsultacji społecznej. Natomiast w tej uchwale są wymienione cztery różne inwestycje i stąd moje pytanie, czy nie byłoby zasadne ograniczenie wymienionych numeratywnie w tej uchwale
inwestycji do tych, które będą wynikały z wyniku konsultacji społecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Piotr Głowski. Szanowni Państwo, ja myślę, że zupełnie nie ma zagrożenia, że zostaną sfinansowane, jest więcej niż wynika chociażby z zarządzenia w sprawie konsultacji, bo tam jest zapisane, ile będzie sfinansowane, a po drugie, no dzisiaj nie mamy wyników, a po trzecie, do wysokości środków zapisanych w budżecie, w związku z tym podejmując te działania, no jak gdyby zabezpieczamy, to jest tylko do wyboru, a wybrane i sfinansowane będą tak, jak prezydent Szewc przedstawił dwa zadania. A ze względu na dokumentację no są te cztery propozycje. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z brakiem dalszych mówców zamykamy dyskusję i przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez gminę Piła na rzecz samorządu województwa wielkopolskiego wraz z zgłoszoną autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Proszę Państwa, zarządzam 15-minutową przerwę.